mam taką pozycję. Nie wiem, kto mi takie pytanie zadał. Pozycja nie jest prosta, nie jest też prosta do omówienia. Wrócę do nich, gdy będę mawiał angielską. O, witam pana Piotra. Panie Piotrze, pan zagra w symultance. Pana Piotra witam z Narni. Cóż my tu widzimy? Widzimy tu pozycję symetryczną. Jeden z planów gry, zagrać D4. Bardzo dobry plan gry. D4, CD4, skoczek D4. Wygrałem sporo partii, bo mi tu grano bezmyślne D6. Natomiast po skoczek D4 powstaje bardzo ciekawa pozycja, gdzie czarne ustawiają jeża i o tej pozycji Szipow napisał dwa tomy. Napisał dwa tomy książki, co się nazywa Jeż. Hetmanem można iść na F4, można iść na H4, można iść na D3. Całe mnóstwo napisał. Po czym biały gra E4, buduje strukturę Marocego, a te piony stają wszystkie na szóstej linii. To pierwsze, co może być. Drugie, białe mogą grać A3. I teraz uwaga, jeżeli czarny zagra E5, gramy tu i przerzucamy konisia. Tu nie dajemy, taka sztuczka, którą przypominam. I idziemy konisiem na C5. Na D5, przepraszam. Koniś ten idzie na D5, wykonuje daleką drogę. I to jest dobre. I ten koniś idzie, a potem białe jeszcze grają, oczywiście, jakieś tu grają, mogą zagrać E4. Mogą zagrać E4. To jeszcze jedną rzecz omówię, bo mam dobry humor i przejdziemy do tak zwanej symultanki.